TVP przekazała właśnie swoim widzom bardzo smutną wiadomość. Zmarł bardzo ceniony polityk i działacz, jeden z liderów opozycji antykomunistycznej w czasach Polskiej Republiki Ludowej. TVP poinformowała właśnie o śmierci zasłużonego Polaka. Na wieczny odpoczynek odszedł właśnie Bogusław Mikus. Działacz antykomunistyczny w czasach PRL-u zasłynął jako jedna z 53 osób, które 10 kwietnia 1989 roku utworzyły Komitet Rejestracyjny NSZZ Solidarność. W tym samym gronie znaleźli się m.in. Lech Wałęsa, Tadeusz Mazowiecki, Jacek Kuroń czy Jarosław Kaczyński. Bogusław Mikus przez wiele lat był aktywnym działaczem Solidarności. Pełnił inne funkcje szefa regionu w Chełmie. Niestety, w ostatnich latach swojego życia odciął się od polityki, twierdząc, że polska scena polityczna za bardzo odbiegła od ideałów, o które walczył. Dwukropek we wtorek jeszcze do mnie zadzwonił i rozmawialiśmy. Był pełen optymizmu i nadziei. Dziś z wielkim smutkiem przyjęłam informację o jego śmierci, powiedziała w rozmowie z dziennikarzem TVP Info europosłanka z ramienia PiS, Beata Mazurek. Był internowany w ośrodku w Iławie, gdzie przeszedł swoją ścieżkę zdrowia. Był wielokrotnie zatrzymywany i skazywany. Drukował podziemną prasę i był członkiem podziemnej tymczasowej Rady Solidarności. Pracował też jako korespondent Radia Wolna Europa, dodała Beata Mazurek. Źródło: TVP Info.